Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021. Słuchajcie, kariera dwuosobowa, odcinek numer 14, Singapur. No i w kooperacji z kierowcą, który ze mną na kanale, Haubica. Witam, dzień dobry. I zaczynamy. Udało się. Aerodynamika. Chyba zbieraliśmy teraz na felgi odprowadzające ciepło, nie? Które zmniejszają zużycie opon, z tego co pamiętam, nie? Mhm. Okej. Dobra, ja muszę silniczek niestety. Właśnie, dzięki za przypomnienie. Mogę zamówić. Ajajaj, no nie mogę, no. Mam tu jakieś... Kurde, nie. Ajajaj, muszę zamówić chyba elektronikę sterującą nową, bo mam 50% na wszystkich. A co jest następne? Japonia, to się na Japonię wszystko domówi, nie? Znaczy ja silnik teraz wziąłem, tylko nie wiem jaki będzie tego efekt. 5 miejsc dostaniesz w dół. Okej. Okay. A ile masz procent? Nie no, 78. O jest. No. Ja będę musiał sobie też... Pierwszy 60... Nie, pierwszy też 78. Drugi 65, trzeci myślę, 78. To jest najmniejszy, bo tu może być problem z przebijaniem. Nie wiem, czy to jest warte 5 pozycji w dół. Spokojnie. Może po kwalach. Spokojnie. Ja mam tutaj 4 miejsca, gdzie spokojnie można, uważam, słuchaj, się przebić. Dobra, przyznaję, da się wyprzedzać, ale jak tobie się trafi, jakiś zawali droga typu... Nie wiem, jakiś Russell, który ciebie będzie jeszcze blokował, no to tak średnio, nie? No, nie no, ważne, żeby uważać. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, nie no, jeszcze. Nie no, te... McLaren praktycznie nasza ta. Co sądzisz właśnie? Felgi, nie? Czy felgi odprowadzające ciepło. Potem coś wytrzymałość trochę, nie? Czy może teraz, co ty na to? No, można, można. Na coś? Silnik i silnik spalinowy i turbosprężarkę? No, spoko. To ile jeszcze będziemy mieli? 1600 jeszcze mamy. To będzie na te felgi. No to śmiało jeszcze coś spokojnie można. Nie no, ja bym na te felgi teraz to wziął. Pozbierał. No dobra. Albo elementy magnetyczne, system odzyskiwania energii. Ze silnika. Okej.
Może tak być. To bierzemy? No to bierzemy. Dobra. Dobrze, 24 punkty mamy. No to raczej za to nic nie kupimy. No nie. Chociaż u mnie dalej jest 1600. A dobra, teraz się zmieniło. Bo ja okay. Kupiłem. Bo już no dobra, to już u mnie jest to wszystko. Lecimy? Możemy lecieć. To będzie ciężkie Grand Prix. Czemu tak uważasz? Dobrze będzie! Jechałem sobie 25% przed tym, nie? To generalnie to moje ręce już się poddawały tak na 15 czy 14. Dobrze będzie. Żeby paliwo sobie obniżyć. Aj, Singapur. Dobra, cyk, konfiguracja, paliwo 5 kilo, medy, zalecane na test 0,7 tylko różnicy na okrążeń. Ej, to medy mogą być dobre. Ten wyścig. Wybrałeś już, czy jeszcze nie? Jeszcze chwila. Dobra. O kurde. Jak powiedzieć tobie, jakie są różnice pomiędzy moim zużyciem skrzyni biegów w pierwszej a drugiej? No. Dobra, ja już wiem, czemu to tak jest. Przez pierwsze 6 wyścigów przejechałem tylko 142 okrążenia, nie? I miałem zużytą na 51%. Na tej, na której mi już zabrakło biegów na Moncy, miałem 268 okrążeń i 78%. A na tamtej 51. Prawie jeszcze raz tyle. Dobra, masz już wszystko wybrane? Już chwila. Dobra. Czy na pewno mam setup na Singapur, czy nie? Dobra, skrzynia jeszcze jest ok. Słucha. Dobra. Git jest u mnie. I co, medy? 11, medy. Ja biorę medy. Dobra. Już. I jeszcze nagrywanie włączę. Dobra, już. Tylko mi włączę F1 już. Dobra, powodzonka. Powodzenia. Oj, no i mi jeszcze zlagowało. No nie, się rozwaliłem przez to. Ja pierdzielę. Jechałem po dobre miejsce. Darkoven na pole position jedziesz. No gdzie? Z unieważnieniem, nie. Czyli co, Ferrari wraca do normy?
Ej, chociaż mogę sobie wszystkie, możemy sobie obydwoje chociaż wszystkie komponenty teraz wymienić. Bo to nie robi żadnej różnicy, bo i tak jesteśmy w ostatnim rzędzie. Jedyny plus, nie? No. Problem będzie, jak któryś z nas się uszkodzi. No, dokładnie. Dobra, Russell, 33. Grunt, żeby 31. F1 mnie znowu nie oszukało i mi nie zlagowało w zakręcie. Bo właśnie przez to się rozwaliłem niestety. No i wygrywasz ze mną w rywalizacji. Dobra, zamawiam to. Dobra. Wszystko zamówione. Jeszcze muszę zmniejszyć ustawienia graficzne. Tak średnio jest zakończyć wyścig przez coś takiego, nie? No. Dobra. Ja jestem gotowy. Dobra, cyk. Ja też już jestem gotowy, tylko... O, dobra. Już jestem gotowy. Pec, jak ciebie wczyta jeszcze, dobra? Jak już będziesz miał ekran tam na gridzie. Mhm. It's finally race time here at Marina Bay, and a warm welcome to all of you joining us for the action. The wait is almost over. It's time for the Singapore Grand Prix. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much at full throttle. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Bird. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Lance Stroll, and Perez, Norris, Ocon, Fernando Alonso, and Pierre Gasly, Bottas, Tsunoda, Antonio Giovinazzi, and Raikkonen, Russell, Latifi, the engineer, and Nikita Mazepin. They've taken wczytałeś się tobie? Jeszcze nie. O, hardy mi proponują. To medy trzeba usiąść na spokojnie. Zobacz tam, to będzie przez 6 okrążeń ten deszcz prawdopodobnie. To chyba normalną strategią jechać w hardy medy, nie? Tam ryzykuję. W życiu trzeba ryzykować, to znaczy? Nie, Darkowan? To znaczy? Medy idealnie starczą do wtedy i to będzie 6 okrążeń deszczu. I mam dylemat, czy brać hardy medy i mieć lekką, więc... Ale jak medy? Nie można wziąć medy. Ale przecież jak bierzesz mieszankę na mokry tor, tak jakby, to możesz jechać przykładowo nawet softy, wety. I softy potem znowu. Bo tak jakby no wziąłeś inną mieszankę. Wiesz, o co chodzi? Mhm. No.
i mam dylemat, czy wtedy od razu se nie wziąć, czy pojechać medy i mokre opony, czy zaryzykować i wziąć medy hardy albo hardy medy do końca. O to mi chodzi. Tam ryzyk fizyk, nie? No, zobaczymy. Dobra, w życiu trzeba ryzykować. Tak, dokładnie. I już możemy jechać? Możemy. Dobra. I cyk. Pamiętaj, że jest formujące. Ej, co? Ja się zrespiłem w kimś na gridzie. Się w tobie chyba zrespiłem, jestem 17. Co się stało? Ej, to ja się w tobie zrespiłem na gridzie, zobacz. Jestem za tobą, widzisz? Mhm. Ostatnio też to widziałem, tego laga chyba na tam... Nie chcę teraz reklamować, powiem tylko, że na serwerze ligowym. Widziałem, że ktoś wysyłał to samo. Też miał coś takiego właśnie. Czyli no nowy fajny bug w F1 po prostu. Będziemy w sobie startować. Tego jeszcze nie grali. Ej, czemu ja mam hardy? Oszukali mnie. Ja pitole. No oszukali mnie. Fajna ta gra, nie Darkowem? No. Nie dość, że się respię w tobie, to jeszcze... A, idź pan z tymi mistrzami kodu. Coś czuję, że szybko się rozwalę na tych hardach. W ogóle nie idzie na nich złapać trakcji. Pozdrawiam. Chociaż z drugiej strony to też nie może być nie takie złe, bo w sumie możliwe, że nie nadgonią pół minuty ponad sześć okrążeń, nie? No. By byłby ten deszcz. Dobra, przednie jeszcze. A ty też wziąłeś sobie nowe części, czy nie? Tak. Dobra. Wszystkie? Cofnęło mnie o 43 pozycje? Czyli wszystko wziąłeś. No. Dobra, teraz gdzie mnie weźmiesz? Jak ty, no korzystać, to korzystać. Prowadzi. Zobacz. Co będzie? Startujemy w sobie. Piękna gra. Bałeś się... Bałem się. Tak, dokładnie. O Jezu. Żeby się tu nie uszkodzić, bo to są hardy. Żyjesz? Żyję. Nie, delikatnie. Wypchnął mnie. Spokojnie. Aj, no nie wyprzedzę tutaj tej Alfy, złomęło. Ale możesz właśnie sobie to w sumie podgonić, bo teraz będzie korek, bo jest pierwsze okrążenie. Więc nie, no nic się nie wydarzyło takiego. Już wiedziałem, jak leciałem, że polecę, więc... Ja już wyprzedziłem Alfy na softach, więc to chyba dobry znak, nie? Patrząc, że gra mnie oszukała i jadę na hardach.
Gasly blokuje Tsunodę. Top 10 nam uciekło. Mocno niestety. Oj, oj, oj. Nie podgoniłeś już ich tam, widzę, nie? A, już się zbliżam do nich. Łe. To jest jeszcze na spokojnie wszystko do odratowania, nie? Oj. Ale atak teraz na Tsunodę. Ładna walka z Tsunodą była. Jak już będziesz w ich DRS-ie albo ich wyprzedzisz. Gasly'ego zarzuciło. Super dla mnie wiadomość, bo teraz ma całe wyjście. Jezu, Gasly nas prawie rozwalił. Nie wiem, czy mnie nie uszkodził w sumie. Na szczęście nie. Dobra. O! I Tsunoda przez to go dogonił. I wyprzedził. Widzę, tam już na mapce wyprzedziłeś. No, ciężko było. Kurde, no niby jadę 11, ale zaraz Tsunoda mnie wyprzedzi. Chociaż... Ej, 8 sekund tylko do mnie tracisz. Z tymi Williamsami na tym torze jest nie hala. Co, są tak wolne, czy tak No, szybkie? Tak wolne są. Bo Williamsy chyba nie są zbyt dobre właśnie na takie tory, z tego co ja wiem. Nie wiem, na Monaco sobie w miarę radzą. A to nie tutaj wiem. Gorzej. Ona do mnie traci. O, nie ma ostrzeżenia za to. O, fajnie. A ty tam masz już jakieś ostrzeżonko, czy jeszcze nie? Nie. O, i git. Jak do mnie dojedziesz, to ciebie przepuszczę. Się nie uszkodziłem właśnie. Też byłem bliski. Ja wiesz co, lekko zahaczyłem o bandę, ale nie czuję nic na razie. Nie proponuję mi nowej strategii ani nic, więc chyba wszystko dobrze.
nic nie widzę. Bottas utknął na 10 miejscu za Alonso. A Hamilton sobie uciekł od Red Bulli tak mocno. Niestety. Bardzo mocno to powiedział. Dobra, softy już im puszczają zdecydowanie, bo już nadganiam. Kurde no! Uszkodziłeś się? Nie, ja siebie nie uszkodziłem. Tylko ja zostałem uszkodzony. Czyli jesteś uszkodzony. No to niedobrze. To weź hardy i do końca, no. Ty przecież jesteś mistrzem hardów. Ty nie dojedziesz na hardach. Wjeżdżają już na softów. A masz lotkę, czy nie? Nie mam skrzydła przedniego, nie mam podłogi. Zostałem skatowany przez Hasa. Kogo? Mik? Czy ma zespół? Jeden i drugi. Pomogli sobie. Jeden mnie ściągnął do bandy, a drugi przywalił. Kto przywalił? Jeden i drugi. A widać Mazepin, bo ma 5 sekund za to. Też da 10 do 15 minut. Bierz medy może jednak. Wiesz co chcesz, żeby nie było później. Ciekawe, że 10 do 15 minut. Co wziąłeś za opony? Medy mi dali. Myślałem, że dadzą hardy, bo zmieniona była strategia. Tylko to i tak niewiele mi daje, bo jestem strasznie uszkodzony, nie mogę jechać praktycznie. Nie mam przyczepności w zakręcie. Wszystkie sekcje boczne mam uszkodzone i to ostro. Ja pitole. W ogóle Ersy nie palę, muszę w końcu trochę go zrzucić. Alonso robi znowu przed Mercedesem obronę Częstochowy. Blokuje Alonso Bottasa od chyba pierwszego okrążenia. Spoko, ja nie mogę nawet jednej dziesiątej odzyskać do Hasa, także będzie ciekawie. Czyli zapowiada się walka z Hasami kontrabasami. Ale już tam jakiś grip jest, bo się poprawiam 60. Thank you.
i drugie ostrzeżenie mam. Przez mój bardzo głupi błąd, niestety. A... Która pozycja teraz, ostatnia? Oczywiście. Nie ma się co dziwić. Czy nie? Trochę. Ale bardzo kiepsko idzie. Myślisz, że będzie chociaż walka? Nie wiem, bo mówię, no, mam uszkodzenia, wiesz, mam takie na zakrętach wrażenie, jakbym w ogóle nie miał aero, nic. Po prostu jestem strasznie, teraz mam giętki ten samochód. Nie, 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 w drugą stronę, że jest... nie trzyma się drogi, o. No to jak wujką, tak trochę. Chodzę bokiem w zakręty czasami. A to jak dwójka się odpaliła? Ej, oszukali mnie na DRS. Jakie? Okon teraz się zamienił za Alonso. Z Dobroną Częstochowy. A ja możliwe, że zaraz zostanę liderem wyścigu. Liderem wyścigu. Tak się robi last to first. Do deszczu? Za dwa okrążenia każą mi niby zjeżdżać, ale za 10 minut ma być deszcz, więc przetrzymam. Tym bardziej, że mi się jedzie dobrze na tych hardach. O dziwo. Jak Gasly dobrze Hamiltona przyblokuje, to będzie fajnie. No i Hamilton już wyprzedził Gasly'ego. Szybka robota. I ostatni jesteś? Tak, nie, no, ja mam taką stratę, że...
jakiś safety car by się przydał. No. Chociaż mówię, to nie uda mi się naprawić tych rzeczy, więc... No ale chociażbyś się do nich zbliżył, nie? Coś tam byś może powyprzedzał. Może. Kurde, Ricardo aktualnie jedzie na P3. A ja aktualnie jestem na P7, jeśli bym zjechał, więc... No, idź. Muszę chyba zjechać. Czy się nie uszkodziłem? Gdybyś się nie uszkodził, myślałbym, że coś tam spierdzieliłem w ustawieniach. Bo ja w ogóle się jeszcze nie uszkodziłem, chyba trzeci raz już o bandę zahaczyłem. Mhm. A ile masz procent tam zużycia? Bo ja mam najwięcej... 14. Uuu, dalej zero ostrzeżeń? Nie, już karę mam. Już? 3 sekundy? Nie, no bo na tych, wiesz, ustawieniach to ja w ogóle nie mam trakcji na zakrętach. A. Dobra, coś czuję, że tego deszczu może nawet nie być, patrząc co oni mi mówią ciągle. Hamilton już jest 6 sekund za mną niecałych. No po prostu ja dostaję ostrzeżenia w takich dziwnych miejscach. Po prostu ten samochód nie jedzie tak jak trzeba. To jest ciekawe. Co się dziwić, jak masz wszystkie sekcje boczne uszkodzone. Ale wiesz, jedziesz normalnie i ucieka ci tyłek i ten tyłek przekracza linię i dostajesz ostrzeżenie, mimo że jechałeś normalnie. Ciebie zdubluję w tym wyścigu. No cóż. Oj, oj, oj. No i mam karę niestety. Jak ja dawno nie słyszałem, że dostałem karę czasową. Że kar nie da się, szkoda, że ogólnie wszystkich kar się nie da w boksie odczekać, nie? Mhm. Five point.
I po wyścigu. Ale szkoda. Nie opanowałem tym razem. Zarzucenia tyłem. Jedyny plus. Safety car. No tak, tylko... W zależności dla kogo ten... Ten plus. Bardzo, bardzo, bardzo duży minus. Niestety z uszkodzoną podłogą nie da się jechać. Pomyśl, jak ja się musiałem męczyć przez parę kółek z czymś takim na Monako. No. Jaka to musi być katorga na Monako, nie? Dziwne trochę. Jazda. Jazda po P4. Co to ma być? Jakie oddaję pozycje? No, niestety był szybszy. Skurczybyk. No. Wyprzedzanie na żółtej fladze. Kto dostał taką ktoś karę? Nie, no ty miałeś wyprzedzenie do tego. No musiałem mu oddać, bo myślałem, że się jeszcze wyrobię. Ale tam ładnie było. Dobrze, że miejsce zostawił, bo w tym zakręcie boty mają z tym problemy. A przed kim ja teraz w sumie jestem? O kurde. Kurde, jestem czwarty w sumie. Verstappen 12. Ciekawie, nie powiem. A Mick Schumacher postanowił wziąć hardy i jechać do końca. Deszcz, pierwsze kropki za kilka minut deszczu. Ha, fajnie, ja się pytam o prognozę. Dobra, 5 minut do deszczu. Zaraz będą dymy w pitlane, nie? Jak wszyscy będą zbici i nagle każdy zacznie zjeżdżać. No. Uwielbiasz takie dymy? Lubię. Bo to jest... No taki Mercedes przykładowo z Red Bullem mają bardzo sobą sytuację, nie? Bo z P1 przykładowo potrafią spaść na... No nie mieć punktów, nie? O tak to powiem. Ale o Jezu, ale blisko było. U wyścigu w deszczu nie będzie przyjemne. Jeszcze tylko przez chwilę. Pierwsze krople za kilka minut. Na szybko, żeby wykręcić teraz fastest lapa, się jakoś uwinąć i można zjeżdżać. To jest więcej niż pewne, że się uszkodzę na tym deszczu. On miał być za 10 okrążeń, a mi mówi, że zaraz będzie. Super prognoza pogody, nie? No, zaraz zobaczymy. Weź tam sobie włącz może telewizyjną i poprzemieniaj kamery, zobacz, może będzie gdzieś widać chmury. Ale ja wszyscy zbici jedziecie, to ja was widzę praktycznie. Jak se włącz na jednego, widzisz prawie wszystko? Tak.
O, tu są fajne dymy też zawsze. Mik, dojeżdżaj. Mamy restart. O, dziękuję. Mógłbyś przełączyć na Hamiltona i mi powiedzieć, jak już ruszy? Darkoven? No już, chwila. Poszedł. To zawód. Nigdzie nie odpuszcza. Kurczywyk. No nie da, no nie idzie. O, fajnie. O. Super. Jeszcze zostanę 5 sekund pewnie. Nie no, jak to nie będzie safety car, to ja nie. No to nie jest safety car. Ty, no to nie jest safety car. Weź mi pet. No dziękuję. Co robić? Zjeżdżać na intery, softy, co robić? Muszę teraz coś zrobić. No deszczu nie widać, pada. Znaczy pada. Mówi, no. Że tor będzie suchy. Dobra, to intery. Dobra, intery. Dobra, przez safety car to już będą warunki dobre na intery, nie? Ten safety car no. Trochę pobędzie, będą teraz dymy w alei. Teraz to jest na medy, nie? Teraz tak, ale safety car jeszcze chwilę pobędzie przecież. Mhm. Przez najbliższe 15 będzie się nasilał. O Jezu, słońce mi jeszcze świeci u mnie. Teraz gdzie ci świeci słońce w nocy? W realnym życiu. Nie. Aha, dobra. Oj. Chciało mnie oślepić, ale im się nie udało. O Jezu. To lecimy na intery. Przyblokujemy potężne... Alpine. Żeby to się teraz opłaciło. Jeśli to wyjdzie, to wygrałem życie w tym momencie. Jeśli nie, to mogę się żegnać z wyścigiem praktycznie. No, będę głęboko. Tam w miarę pada, bo już się załączyło te takie miganie. Nie, no widzę, że w miarę jedziesz, więc nie jest źle. Drugi Duchę sektor najmocniej. Najlepsze. One się teraz będą mocno zużywały w miarę na początku, ale ostatecznie to mi może dać sukces, jeżeli jeszcze będą łety, nie? Co się stało? Weź powiedz, awaria tam, czy on się rozwalił? Kto? Mick Schumacher wycofał się. Awaria, czy się tam rozwalił? Nie mogę już zobaczyć.
A nikogo tam nie ma, żeby przyjechał. Mi się 3% z tyłu na tym okrążeniu. 4 z przodu. 4 wszędzie już. Nie, no nie jest źle, jak się nie przegrzewają, to jest spoko. Pierwszy i drugi to już tak porządnie pada. No wiem właśnie, więc to może być dla mnie... Zaraz będzie pytanie, bo on na 1000000% zjedzie na tym. Zastanawiam się, czy tu ich przedłużać, tych z tyłu jakoś, żeby jeszcze jedno okrążenie... No, oni muszą zjechać na pewno zaraz, ci z przodu. Wszyscy jeszcze muszą zjechać, tylko jak ja na przykład zużyję tej interi już do 30%, no to oni będą zjeżdżać, no to szans nie mam, nie? Mhm. No, nie wiadomo, jak się będą zaraz jeszcze zachowywały. Na ten moment oni będą mieli dużo lepsze tempo i nawet nie będę miał jak z nimi walczyć prawdopodobnie. O, siema, Lwowo. Wiesz, tak czy inaczej i tak muszą wszyscy zjechać, więc... Więc chociaż lekką przewagę mogę mieć. On mi mówi, że jeszcze tor będzie suchy przez chwilę. Powiedz mi, że osiągi są porównywalne. Nie, jakoś mnie nie cieszy, że dry są szybsze. Wiesz mi, jak Hamilton ruszy? Kurde, mam za zimne nawet teraz te opony, tobie powiem. Nie mają pewności! To jest ten moment! Tak! Tak! To się nazywa Ferrari Masterplan właśnie. Co nie, Darkoven? No. Chociaż jeszcze co, nie są mi... Powiedz mi, jak ruszy już tam Hamilton. Zjeżdżają wszyscy. Jej! Właśnie! To jest mój... No co, jak ja oddaję Alonso? To było masterplan. Jestem trzeci. I zaraz ich bez problemu powyprzedzam. Chociaż... Nie, no to jest masterplan. Ferrari. Dobra. Weź go, bo on cię blokuje. Zajmuję go teraz. Jaką ja mam przewagę, oni dopiero z pitu wyjechali. No Hamilton ma do ciebie 21 sekund, także spoko. A oni jeszcze nie mają dogrzanych tych interów, więc jeszcze przez chwilę se mogę zyskać coś. Chociaż one już mają po 10%. Spokojnie, spokojnie. Wyprzedzisz go i tak. Jakby wiem, że on tak i tak na tym by zjechał. No ale wiesz, jak to jest. Ale dobrze, że mnie właśnie nie uszkodził teraz. Tym swoim głupim zagraniem. Nieczystym. No ale Hamilton pędzi. 6 sekund odrobił. Na tym okrążeniu do mnie? Nawet powiem, chyba na jednym sektorze. W sumie no byłem blokowany jeszcze chwilę.
gdzie w jednym miejscu spokojnie odrobił z 1,5 sekundy przecież. O, już jest za tobą. Ciekawe. Bo oni wszyscy podjeżdżali. Mhm. Nie no, spoko. 10 okrążeń. A tempo miary 3. Zaraz zobaczę, jak on robi czasy. Ty zaraz będą. Ale idealnie dobrze, że to zjechałem wtedy. Ej, no w miarę trzymam w miarę te tempo Hamiltona, więc no dokładnie. Jeśli tego nie zrobię, to jest szansa na zwycięstwo. Mówi mi, że warunki są coraz gorsze. I teraz straciłem dużo. Ciekawe, jak ta burza będzie wyglądała. Też jestem ciekawy, aczkolwiek na pewno nie tak jak w Dircie 5. Że nic nie widać? Nie no, że walą te pioruny co chwilę. A. Dobrze, żeby tu chociaż było widać albo słychać te pioruny. Aha, dostałem za to ostrzeżenie. No i... To co, trzymamy do łetów? Trzymać do łetów chyba, nie? No. Nie no, to nie ma sensu, przecież ja już mam 6 sekund kary. Trzymać jednego lapa na spokojnie i wziąć łety zaraz, nie? Zjechać na tym okrążeniu i ryzykować łety? No i tak, to ci nie podpowiem. A co, dużo się zużyły? 3 sekundy. On już odrobił 3 sekundy, uszkodziłem się. Bo źle bieg wbiłem. No to teraz to nie masz wyjścia. Łety i lecimy? Tylko pytanie, czy to... Czy to jest ja na łety, bo ja tak kropli powiem ci, na kamerze nie mam niewiele, więc... Ja mam bardzo dużo. Aha. Jakbym miał policzyć, to z ponad 10. Nie, no więcej, z 15 nawet mogę mieć. Chyba pójdę spokojnie, wiesz? I wezmę te intery. Może będę koło 10 miejsca. Ale to jeszcze nie będzie koniec wyścigu. A tu się nie da jechać. Myślę, że 16 chociaż, no. Zobaczymy.
pokazywało już taki mega mocny deszcz za od do 26 okrążenia. Latifi blokuje w pewnym miejscu, więc jest dla mnie o tyle dobrze. Dobra, na co zjeżdżać? Muszę podjąć decyzję. Dobra, Interych. Mnie przyblokuje mój teammate ewentualnie w picie, jak będzie zamieszany. To może być mi wielki błąd, ale nie będę ryzykował, bo nie mam po co. No w sumie mam, ale nie opłaca mi się. Żeby teraz... Nie, wyjadę chyba przed tym Williamsem. Przed Russellem. Nie, no wyjadę za Russellem. Ja pitole. Mazepin w punktach. Coś się dzieje. Nie, no tak jak mówiłem, 16 przed Verstappenem. Verstappen minutę traci, Verstappen jest dublowany. Pewnie ma uszkodzenia podłogi, tak jak i ja miałem. A teraz to ja robię full tryhard teraz. Więc nie będę dużo gadał. I po wyścigu. Dawaj, jeszcze jest dobrze. To jest 5 sekund, no ale mam przegrzane opony. Chociaż nie ma, mogę cisnąć. To już są warunki na łety powoli. Ulewa jest. Na tych oponach już się nie da jechać. Heavy rain, dobra. Raczej w tym wyścigu. Który jest Williams? Russell? Piąty? Mhm. Ja pierdzielę, no nie mogę z tej gry.
To uszkodziłeś się? Nie, ale ryzykuję. Już i tak nic nie mam do stracenia w tym wyścigu, no powiedz mi. Co ja mogę stracić w tym wyścigu, tak szczerze? Co ja mogę stracić? Będę... co mogę stracić, no tak szczerze? No nic już nie stracę w tym wyścigu. Może jestem ostatni, ale może coś jeszcze się uda tu zrobić. Wiem, że to może być bardzo głupie, co ja zrobiłem. Jest trudno określić, dlatego zjechałem. Mhm. Powiedz mi, czy zyskuję do Interów? Do no Ricardo? patrzę właśnie. Ciężko stwierdzić na razie. Na pewno w zakrętach zyskujesz, na prostych tracisz na razie. Kurzyła Mersu, to jadę równo, tak jak oni pojechali. To już może być moment na zmianę opon. Mhm. No, Ricardo zjechał. Najbardziej martwi. Boty mogą mnie zjechać. Reszta tam. No, Ricardo zjechał. Zobaczymy zaraz, co założy. Jeżeli oni zjadą, to jest minimalna szansa na punkty. Łety wziął. Łety wziął. Co miał wziąć? No i super, zlagowało mnie. Ile straciłem? No, z półtorej? Nie, więcej. Teraz się zmieniło dopiero. O, tak jakby odlagowało mnie. Tak jakby... A nie wiem, jak to nazwa. O, ulala. On się rozwalił? Weź, zobacz, bo ja... Nie, nie. A, czekaj, bo to stoi Red Bull teraz. Ha, zobacz. Już. Awaria czy jego wina? Dobra, jak się ładnie przyciska, to jest... Mam punkty. To weź... Czekaj, jadę stoję z Verstappenem, to zaraz zobaczę. No. O ile nie zniknie. I powiedz, awaria? No, wygląda na to, że tak. Stoi przyklejony do bandy. Awaria. Jest P15. Maxiu musi zjechać. No, zaczynają zjeżdżać. Ale ich nie wyprzedzę niestety. Nie ma bata nawet. Jak dla mnie. Według mnie. Ale Maxia wyprzedzę. Będzie może P14. Co?! Nie, no już nic nie będzie, bo dostałem właśnie 3 ostrzeżenia naraz. Super, zarąbista gra. Jeszcze Tsunoda mnie wyprzedzi pewnie. O, udało mi się! Nowe nie znałem! No, tylko minus jest taki, że mam 9 sekund, żeby odrobić to pewnie w jedno okrążenie, więc no powodzenia sobie życzę. No dobra, tylko że oni nie zjechali, więc... Jest jeszcze szansa. Oni zjechali po nowe Intery?
Nie. Tylko Raikkonen i... Coraz mniej pada. Stroll. No szkurna. I Tsunoda. Zjeżdżam na tym. Oni dobrze to wyczuli. Łety były tylko przez chwilę dobre. Będzie schnąć już tor, więc ja zmieniam na Intery. Jeżeli Ricardo nie dojedzie, jeśli nie będzie Indyslab, to zjeżdżam. No nie powinno być Indyslab, bo wszyscy są tak rozjechani. O Jezu! No i 5 sekund jeszcze. Chociaż ty, nie dostałem 5 sekund za to. Podoba mi się. Nie da się, tu nic nie widać jak jedziesz za kimś. No szkurde, ja nie chcę go dajwować, jedź. No i dostałem ostrzeżenie, bo puszczałem strola. Przecież ta gra jest nienormalna. Nie no, super, super, super. Pozdrawiam, pozdrawiam. Jak ja tu cokolwiek osiągnę w tym wyścigu, więcej niż ostatnia pozycja, to będzie tak dobrze. Ricardo, zjedź chociaż ze mną, mordo ty moja. Szkoda gadać. Szkoda strzelić ryja. Dziękuję. Dostałem tylko ostrzeżenie za to. Co, nie kleją? Ha! Aha! Super! 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 Inwa! Pozdrawiam Codemasters! Yes! Jeśli nie zauważyłeś, safety car in the slab. Mhm. O, nie no, ja już się wycofuję, to nie ma sensu. Chyba. Nie no, nawet do nich nie dojadę. Super. O. High sitting, tak zwane. It's never easy to make it across the finish line here in Singapore, but they've done so with some style here today to take a remarkable victory. Gasli na podium. No cóż. Pierdziule. Very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. After an excellent performance at the Grand Prix, McLaren drugi, ten Gasly. Ja, na łetach. Ładnie, 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 na łetach.
Jeszcze pokonałem rywala, proszę bardzo. Nieźle. Bo mnie pokonałeś, za to dostałeś? Mhm. Mnie nie masz? Nie no. Nie wiem, co dalej będzie. 38-4. Dobry sezon Ferrari. No, słuchaj. Tak, już trzeba się szkolić, nie? Może następny będzie już lepszy. Aczkolwiek mówię, ja się nie dogaduję z tym autem. Tak, pech na torze. Oczywiście, że frustrujące. Wymieńcie mi sprzęt. Williamsem teraz. No nie sądzę, dziewczyno. Nie przenicę się. Ty, że do Williamsa, słuchaj. Ja tym nie potrafię jeździć. Jeszcze może na równych to bym dał radę, ale... Nie potrafię skręcać tym samochodem. Nie ma mowy. Jest mi dobrze tu, gdzie jest. No, to jest najlepsza odpowiedź. To był mój jeden punkcik. Jest remis.